Siema, ja jestem Maksym, a dzisiaj porozmawiam sobie o nowym skinie stworzonym głównie dla PlayStation, którego będziemy mogli zdobyć za darmo już dzisiaj. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym poprosić Cię o zostawienie łapeczki w górę i subika z dzwonkiem tam na dole, aby nie ominęły Cię żadne nowe filmy, bo pojawiają się one tutaj codziennie o godzinie 11. A teraz na ekranie wyświetlają się 5 ostatnich osób, które zasubskrybowały mój kanał. Jeżeli chcesz się tutaj znaleźć, to wiesz co robić tam na dole. A jeśli chcesz mnie wesprzeć, to w sklepie Fortnite możesz pisać mój unikalny kod Maksym. Naprawdę bardzo Ci za to dziękuję. Ponadto możesz też być na Discorda, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu, ale teraz lecimy już do dzisiejszego materiału. Napisz w komentarzu kuno i zostaw łapkę w górę pod tym filmem, a przypnij serduszko. Epic Games właśnie ogłosiło nowy turniej, czyli Fortnite PlayStation Generations Cup. Świeżo po wznowieniu pucharu Marvel Knockout Series z poprzednich sezonów, Epic Games właśnie ogłosił kolejny turniej. Gracze w zeszłym sezonie mogli zdobyć darmowe skórki i nagrody Marvela, biorąc udział w wielu turniejach i zdobywając na nich wysokie miejsca. Przykładem takiego turnieju jest na przykład Venom Cup, który był dosyć głośnym wydarzeniem w społeczności Fortnite. Daredevil Cup, Ghost Rider Cup, Black Widow Cup i Venom Cup byli gośćmi Fortnite jako skiny do zdobycia w turnieju, ale potem zostały one różnie dodane do sklepu. Od tamtej pory mieliśmy kilka kolejnych ogłoszonych turniejów. Kilka dni temu zakończył się turniej Frosty Frenzy Fortnite. Były to dwudniowe turnieje z łączną pulą nagród w wysokości 5 milionów dolarów, co jest bardzo dużą ilością. Zastąpił on turniej Winter Royale z poprzedniego roku, w którym pula nagród wynosiła 15 milionów, czyli nieco więcej, i była ona podzielona na 3 dni. Epic Games ogłosiło teraz zupełnie nowy turniej Fortnite o nazwie Fortnite Generations Cup. Oto wszystko, co musimy o nim wiedzieć. Fortnite nawiązał współpracę z Sony już prawie 3 lata temu, dzięki czemu do dzisiaj mamy naprawdę ogromnie wiele akcentów PlayStation w Fortnite. Gracze mają okazję rywalizować o konsolę PlayStation 5, skórkę Indigo Kuno oraz plecak Indigo Kama. Niestety tylko gracze grający na PS4 lub PS5 będą mogli uczestniczyć w Fortnite Generation PlayStation Cup. W każdym regionie do zdobycia jest tylko jedna konsola PlayStation 5, czyli łącznie konsol do wygrania będzie aż 7. Turniej będzie rozgrywany w trybie gry solo i osobiście polecam Wam wziąć udział w turnieju, bo nawet jeżeli nie czujecie się na wygranie turnieju, to aż 2400 graczy w każdym regionie będzie miało szansę zdobyć nowy zestaw skina Kuno Indigo, dlatego według mnie tak samo wzięcie udziału jest opłacalne. Ale tym filmie to już niestety tyle. Bardzo dziękuję Ci za obejrzenie go do końca, nie zapomnij o stawieniu łapeczki w górę i subika z dzwonkiem tam na dole. Przypominam też o moim unikalnym kodzie Maksym w sklepie Fortnite, a ja już się z Wami żegnam, trzymajcie się, na razie, hej!